Jakie sobie pytania zadawałaś? Zadawałam sobie pytanie, czy ja tego chcę? A jak ludzie reagują naprawdę? Jak chłopaki zareagowały z zespołu? Myślę, że myśleli, że zwariowałam albo że mi odbiło. Kto jest najważniejszym człowiekiem dla Kasi Nosowskiej w życiu? Najważniejszym człowiekiem dla mnie jestem ja. Nie ma czegoś takiego jak wzór na szczęście dla wszystkich osób. Wiecie, po co powstał ten kanał w moim stylu? Po to, żeby spełniać marzenia. Moje i wasze. No to teraz czas na wasze, bo swoje spełnią nieustająco, czyli dzisiejszy gość. Pogromczyni mitów, osoba, która zawraca nas z bambuko i mówi, że warto spojrzeć na siebie. Chcieliście, to macie. Kasia Nosowska. 3-4. Brawka będą później. Teraz dzień dobry. Dzień dobry. O powrocie z bambuko będziemy dzisiaj rozmawiały, o tym bambuko, o którym piszesz w książce. I choć wszyscy uważają, że to jest kolejna książka z kategorii ku pokrzepieniu serc, to ja czytając ją wczoraj wieczorem, kilka razy się porządnie spłakałam. Jakby coś, co zawarłaś tam i w słowach, i między słowami, głęboko uderzyło, dotknęło jakichś bardzo czułych strun we mnie. I najwięcej dotyczyło tej małej Magdy, małej Madzi, tego dziecka mieszkającego we mnie. I pomyślałam sobie, że ja nie wiem, ale jakaś straszna, strasznie duża część nas, tego pokolenia lat 70., pewnie potem już też 80., o 60. to nie wspominam, że my mamy po prostu strasznie dużo do zrobienia, że zostaliśmy najczęściej, tak jak ty piszesz w tej książce, zimnym chowem wychowani, i tak naprawdę nie potrafimy się pozbierać. Jak my mamy teraz, po 30 latach tresury, wrócić z bambuko? Ja nie wiem. No, ja nie wiem też, ale u mnie jakby kluczowym momentem było uświadomienie sobie jakiegoś absurdu, w którym funkcjonowałam. Po prostu przychodzi taki moment i to jest sprowokowane przez sytuacje albo skrajnie nieprzyjemne, albo jakieś, nie wiem, wydarzenie takie milowe w życiu. Coś się wydarza takiego, że albo na przykład czasami, nie wiem, zwykła kontuzja, tak jak u mnie się to stało, może nas zatrzymać, uziemić, że tak powiem, przykuć do kanapy i sprawić, że jakby cała nasza energia przejdzie do głowy, no bo nie może być w ciele, ponieważ ciało jest unieruchomione. I wtedy człowiek zaczyna myśleć. No i fajnie, jeżeli zaczyna ten proces zastanawiania się, kiedy ma na przykład, nie wiem, przed 30, to jest w ogóle super, no bo powiedzmy, okej, no 30 lat poszło na marnację, natomiast od 30 w górę to jeszcze jest naprawdę kupę czasu, a przynajmniej liczymy na to, że będzie go jednak więcej niż to, ten czas, który przeciekł nam między palcami i wtedy można zacząć wreszcie żyć, no. U mnie się to zdarzyło po 40, czyli ale też uważam, że nigdy nie jest za późno. Do mojej mamy na przykład mówię, że ona ma 72 lata, ja mówię, mamo, nigdy nie jest za późno. To można zrobić nawet podczas ostatniego tchnienia, żeby nagle oprzytomnieć i pomyśleć sobie, aha, no to teraz już rozumiem, już wiem, kim jestem po prostu. Więc to jest smutne, ponieważ nie można spożytkować tej nowej jakże wiedzy. Natomiast tak czy owak jest to moim zdaniem cudowne wreszcie, nie wiem, zauważyć siebie w tym wszystkim. Bo chyba problemem kluczowym jest, że nas w tym nie ma. My jesteśmy wykonawcami woli bardzo, bardzo wielu ludzi, systemów całych i tak dalej. Natomiast no gdzie my biedni tacy? No więc o tym mowa. No wiesz, no jak nie być wykonawcą woli systemu, jeśli jesteś na przykład małżonką oraz matką? Więc jesteśmy od początku, my kobiety w Polsce chowane, nie wiem czy widziałaś ostatnio, sieć obiegło takie wspaniałe zdjęcie strony z jakiegoś tam podręcznika. A tak, widziałam to do dzisiaj. Z tej klasy, tak. Szkoły podstawowej, wychowanie do życia w rodzinie, czy coś w tym stylu, podział cech chłopców i dziewczynek. To woła o pomstę do nieba, tak. Bo zasadniczo kobiecy los, dziewczęcy los sprowadzony jest do tego, żebyśmy były grzeczne, posłuszne, ładnie ubrane i nawet dowcipne, ale w granicach rozsądku oraz kokieteryjne, również w granicach rozsądku, a mężczyźni niech zdobywają świat. Słuchaj, jest XXI wiek, 2020 rok, tych ludzi pod nami, którzy idą w życie dopiero, tresuje się tak samo. Przecież tak naprawdę nic się nie zmieniło, na litość boską, nic się nie zmieniło. Ja mówię, ja recepty nie mam, więc jako że społeczeństwo to jest strasznie dużo osób i w obrębie tego społeczeństwa jest tak wiele osób, które kompletnie nie rozumieją, że coś jest bardzo niekorzystne dla ogółu społeczeństwa, to jedyną metodą na uczynienie, nie wiem, sobie jakiegoś fragmentu życia po prostu dobrym, to jest zająć się sobą. No to jest to słynne zdanie, które mi powiedziała kiedyś pani Ewa Wojdyło. Zajmij się sobą. I to brzmi banalnie, ale naprawdę to jest chyba jedyne wyjście. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zawojować
o cały świat, to możemy na pewno postarać się zrobić coś ze swoją małą rodziną, po prostu. Możemy, nie wiem, kurde, rozmawiać. Ja mam wrażenie, że my nawet nie rozmawiamy szczerze. W ogóle wszystko jest jakąś taką paradą po prostu mikro albo makro ściemnień. Nie wiem, no po prostu obudzić się. No chyba to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. No. Zobaczyć po prostu. Ale z drugiej strony obudzony człowiek, obudzona kobieta będzie motorem zmian. A te zmiany nie muszą być korzystne dla pozostałego systemu. No wiesz, teraz powiedziałam filozoficznie, zejdę na ziemię. Czyli kobieta matka, która mówi któregoś, no już kurwa, dosyć tego, dosyć, sam sobie zrób śniadanie. Ty teraz odbierz dzieci ze szkoły. Może byś przyniósł do domu zakupy, ponieważ wszystko jest na mojej głowie. Taka kobieta jest niebezpieczna, no bo co? Bo ona żąda, wymaga, psuje istniejący system, a bez tego się nie da. No właśnie, ale chodzi o to, bo to też jest ta przygoda taka, ta nowa przygoda, to nie jest łatwa sprawa. Dochodzenie do jakiejś takiej prawdy w sobie to niestety jest, kurczę, trudne i czyha na nas wiele pułapek, bo bardzo łatwo jest właśnie przegiąć, czyli bardzo łatwo jest tak się po prostu, no mówię, tak strasznie się zachłysnąć możliwością na przykład mówienia nie, że to pisałam o tym w książce, że zapominamy o równie ważnym tak. Czyli tu nie chodzi o zemstę, to chodzi o to, że to wszystko musi się odbywać z poziomu jednak łagodności dla samych siebie przede wszystkim, ale też w momencie, kiedy jesteśmy łagodni i czuli dla siebie i zaczynamy rozumieć, że my mamy jakieś prawa jednak w stosunku do siebie, to my automatycznie zaczynamy otwierać się i rozumieć to, że inni ludzie też mają prawo. Więc uruchamia się coś na kształt takiego, moim zdaniem, głębokiego jednak szacunku dla drugiego człowieka. Czyli to nie chodzi o to, żeby tego męża po prostu zacząć traktować, jak nas kiedyś traktowano, bo to bardzo często się wpada w tę pułapkę, żeby się zemścić za nasze krzywdy i zacząć po prostu bić na oślep wszystkich, którzy nas otaczają i mówią nam cokolwiek, co nam się nie podoba. To jest pułapka, tak nie wolno robić. Dla mnie jest rodzaj różnicy pomiędzy, jeżeli ja chcę o siebie zadbać i na przykład chcę wyjść z małżeństwa, bo jest ewidentnie po prostu raniące. Więc jest rodzaj czułości dla siebie, natomiast ja nie chcę zniszczyć tego człowieka. Tak samo to nie chodzi o to, że ja nie mogę zrobić zakupów albo nie mogę posprzątać mieszkania. Właśnie chodzi o to, żeby złapać jakiś rodzaj równowagi w tym wszystkim, bo to nie chodzi o to, że sprzątanie mieszkania jest czymś złym samym w sobie. To absolutnie nie jest, więc chodzi o to, żeby chyba nadawać właściwe i rozsądne znaczenia wszystkiemu, co nas otacza, tak myślę, no. A powiedz, kiedy ty zaczęłaś tę drogę, bo już łatwiej chyba jest osobie, która, nie wiem, może sobie zrobić pauzę w pracy, ma dorosłe dzieci, jakiś inny już rytm i styl życia niż, nie wiem, 30-paroletniej dziewczynie, która ma na głowie szkolne dzieciaki, swoją pracę zawodową, a jeszcze mąż zostawił rodzinę. Tak, to, zawsze, to na pewno. Ja zawsze mówię o tym, że jak naprawdę jest mi już tak źle, to się po prostu zamykam w łazience, na taką ciemną łazienkę, chociaż na 15 minut. Niech te dzieci tam po prostu szaleją za tymi drzwiami. Trudno. Nic im się nie stanie, zawsze w to wierzę, ale ja muszę po prostu złapać kontakt ze sobą. I wiem nawet, jak trudno te 15 minut znaleźć. To nie jest tak, że masz na pstryknięcie palców moment, a teraz usiądę i pomyślę o sobie. Nie, ja wiem, że tak nie jest absolutnie. I też jakby, znaczy żałuję bardzo, że ten proces u mnie się rozpoczął, kiedy mój syn już był pełnoletni. I że ten biedny dzieciak musiał jednak obcować z matką, która była niepoukładana. I na pewno go tym skaziłam w jakiś sposób na 100%, więc żałuję, że nie mógł mnie obserwować już tej takiej, mówię, spokojnej, jakiejś takiej z innym podejściem w ogóle do życia. Natomiast rzeczywiście, kiedy on był mały, nie było to możliwe, najnormalniej w świecie. I to jest dosyć bolesne i nie wiem, co z tym zrobić, natomiast myślę, że rzeczywiście takich momentów dla siebie to ja szukałam, ja sobie je kradłam, tak jak ty mówisz, że czasami sobie wyszarpujesz krótką chwilkę w samotni jakieś. Ja to robiłam, mam wrażenie, od zawsze. I myślę, że to z tego bym nie rezygnowała, nawet jeżeli dziewczyny mają naprawdę po prostu mnóstwo rzeczy na głowie, to mi się wydaje, że to jest tak jak z wychowywaniem dzieci, że na przykład bycie przez 5 minut w ciągu dnia tak naprawdę z dzieckiem, ale tak po prostu, że to dziecko ma absolutną pewność, bo dzieci wyczuwają nieobecne spojrzenie na przykład. Że dziecko widzi, kiedy na przykład my się bawimy, ale ruszamy samochodzikiem po dywanie, a tak naprawdę myślimy o kalendarzu naszym zawodowym. Dzieci to wiedzą, więc no, po prostu zacisnąć zęby i naprawdę zrozumieć, że to jest 5 minut, gdzie choćby skały srały, za przeproszeniem, to dziecko jest najważniejsze. I takie 5 minut, moim zdaniem, jest znacznie
czymś bardzo wyjątkowym dla dziecka i zapamiętywalnym i dobrze robi, niż na przykład właśnie 10 godzin bycia z dzieckiem, biegając spojrzeniem po przedmiotach wokół. Więc chyba takie, nie wiem, minuta dla siebie, no może minuta to jest ciut za mało, ale to była jedna kąpiel, nie wiem, moment, kiedy zmywamy, nie wiem, kładziemy krem, makijaż, no to jakikolwiek moment, gdzie jesteśmy same, żeby po prostu naprawdę spróbować poczuć siebie. No ja nie wiem, no ja się nie znam na tym, ja nie jestem żadnym tam coachem, więc no, ja nie znam tych metod. Nie, nie jesteś coachem, no ale jesteś doświadczona, bo to są twoje, w książce są twoje doświadczenia. Tak, więc, no to ja kradłam takie momenty. To może inaczej, to rada, jakie pytania sobie zadać? Jakie sobie pytania zadawałaś? Ja sobie zadawałam pytanie, to pytanie takie kluczowe, kim jestem, to dopiero później, ale zadawałam sobie pytanie, czy ja tego chcę? Bo my A nie prostsze jest pytanie, czy ja tego nie chcę? Nie. Najpierw, czy ja tego chcę, no bo ja... Ale to też jest trudne, bo ja na pewno na początku nie wiedziałam nawet, czego ja chcę. Ja tyle rzeczy robiłam, forsując samą siebie, czyli na pewno zaczęłam zauważać sposób, w jaki ja mówię o rzeczach, które na przykład mam zrobić. Jeżeli mówiłam, powinnam teraz, albo Jezu, ja muszę jutro, to ja wiedziałam, że to mi o czymś mówi. No muszę i powinnam, zawsze kryję w sobie jakiś rodzaj, no, sprzeciwu. I postanowiłam sobie, że ja nie będę robiła, to się zaczęło od tej decyzji o zawieszeniu Heja. No wtedy po raz pierwszy podjęłam decyzję, bo usiadłam i zapytałam siebie, czy ja tak lubię, czy ja w ogóle chcę takiego życia. I to było bardzo ryzykowne w tamtym momencie, bo ja nie miałam nic w zanadrzu, kompletnie nic. To była decyzja jedna z najcięższych i najgorszych, najtrudniejszych w moim życiu, żeby po prostu przyznać się, że ja nie chcę być w tym zespole teraz, już nie. I podjąć decyzję o tym, żeby powiedzieć o tym kolegom i podjąć decyzję o tym, że idę w nieznane. Czyli krótko mówiąc, tracę pracę, tracę w ogóle wszystko, co stanowiło o sensie mojego istnienia do tego momentu. Ale wiedziałam, że po prostu uczciwie odpowiadam na to pytanie, nie chcę już tak. No i potem z bólem brzucha musiałam poinformować o tym zainteresowanych, ale to był pierwszy moment. A jak pani to przyjęli? Bo to jest zawsze pytanie o to, bo my się boimy powiedzieć prawdy. Prawdy, tak. Prawdy i jeszcze raz prawdy. Bo się boimy, że nas odrzucą na przykład, albo że się obrażą, właśnie. Albo że pomyślą, że jesteśmy złymi ludźmi. A jak ludzie reagują na prawdę? Jak chłopaki? No źle, no. Oczywiście, że źle, ale wydaje mi się, że... No bo że... stracili robotę. No to tak. Jak mieli zareagować? No tak, bo stracili robotę, bo kompletnie się tego nie spodziewali, ponieważ ja nie wysyłałam wcześniej sygnałów, tylko właśnie byłam w jednym wielkim udawaniu. Boże, jak ja to znam. I nagle po prostu coś się przelało po prostu i oni byli zaskoczeni, że 25 lat było okej, co jej nagle odbiło tej dziewczynie. Myślę, że myśleli, że zwariowałam albo że mi odbiło, tylko nie bardzo wiem od czego w tamtym momencie mogło mi odbyć, bo wszystko było źle. Nie wiem, no po prostu przyszedł taki moment, to Agata Kulesza zawsze o mnie mówi, Kaśka to jest taką osobą, która latami potrafi siedzieć w przykurczu, latami potrafi coś znosić, ale przychodzi ten jedyny moment, gdzie idą konie po betonie i nie ma co zbierać. I to był chyba właśnie taki moment. Aczkolwiek żałuję, bo i teraz zaczęłam bardzo wyraźnie przyglądać się sobie w każdym momencie tak naprawdę, czyli tak, no mówię, ta słynna uważność tak hołubiona na wschodzie tego świata, że to jednak ma sens, bo cały czas staram się wiedzieć, czy ja przypadkiem nie brnę znowu w stronę jakiegoś kłamstwa. I to się nadal dzieje, bo to, tak jak mówisz, to jest bardzo silny nawyk, że my jesteśmy wytresowani w tym, żeby właśnie cały czas próbować zabiegać o względy, ale ja już przynajmniej jestem na takim etapie, że ja to widzę błyskawicznie. A umiesz już odmawiać? Ja jeszcze nie umiem odmawiać. To jest na przykład następny krok, którego chciałabym się nauczyć. Cały czas zgadzam się na coś, co opisujesz w książce, jeśli ktoś dzwoni, ktoś ci proponuje, a tu masz gulę, aż tu ci wychodzi. No jak ja mam gulę, ja mówię, że nie, to już się nauczyłam. I to nie jest zawsze, ale to nie jest zawsze łatwe. To zależy też kto. I jest coś takiego, dla mnie te momenty zawsze są trudne, ale ja traktuję jako praktykę pewną. To jest tak jakby przedmiot, jak WF dla mnie, typu, że nie lubiłam WF, ale trzeba było przeskoczyć przez kozła, no. Więc ja to tak traktuję. Nie lubię tych sytuacji. Zawsze mówię do mojego Pawła, kurde, czemu ludzie tacy są? Czemu oni mi to robią, że oni czegoś ode mnie chcą? Czego ja nie chcę? I zawsze się pojawia jakaś taka osoba, która do mnie mówi, słuchaj, jest taka sprawa. I ja myślę sobie, dlaczego? Dlaczego? Czy nie ma innych osób, którym chcą to zaproponować? Przecież tyle ludzi na świecie. No i wtedy ja wiem, a ja czuję, że wszystko się we mnie zaciska, więc muszę to zrobić. I to nie jest miłe. Ja muszę to zrobić, ale potem się okazuje, że ta ulga, kiedy już człowiek zrobi taki ruch, jest naprawdę, to jest coś wspaniałego. Że my mamy takie, ja mam wtedy takie wrażenie, jakbym naprawdę udowodniła właśnie tej małej dziewczynce, że
kochanieńka, zobacz, widzisz, tak jak obiecywałam, jestem przy tobie. Dbam o ciebie. Tak, dbam o ciebie i zabieram cię z tego miejsca. No. Pomogła ci terapia, czy doszłaś do tego literaturą, właśnie możliwością opowiadania w tekstach, w piosenkach swoich bolączek? No ja myślę, że no nigdy, to wiele osób mnie o to pyta, ja nigdy nie skończyłam jak należy żadnej terapii. Żadnej. Ale zaczynałaś. No zaczynałam, ale to się kończyło po dwóch spotkankach. Nie, taka klasyczna terapia, tam taka, że na kozetkę, to może ze 3 razy próbowałam, czy 4, i za każdym razem to były 2-3 spotkania i rezygnowałam. Najdłużej się... Bo jakoś mi to nie leżało. Nie wiem, może po prostu nie trafiłam na odpowiedniego terapeuta, a też byłam tak jakaś zahukana, że nie przypuszczałam, nie przyszło mi do głowy, że ja mam prawo wybrać odpowiednią osobę. Teraz też mówię dziewczynom, które pytają o terapię, czy to ma sens. Mówię, oczywiście, że tak, ale że naprawdę czasami jesteśmy tak bardzo nam zależy, żeby wyjść na dobrych ludzi, że nie potrafimy nawet powiedzieć, że ta osoba, bo to się przecież zdarza, to jest bardzo intymny proces, że nam nie leży terapeuta. I wiele osób męczy się z terapeutą, chodzi do miejsca, gdzie czuje się... No my, terapeuci są też tylko ludzie. Czasami możemy znaleźć terapeutę, który za bardzo nam przypomina kogoś, kto nam przyniósł traumę w życiu, więc warto nie pracować z taką osobą. No, nie wiem, z panem, który za bardzo przypomina pana ze szkoły, który coś tam nam potwornie złamał w sercu. No albo na odwrót. Albo na odwrót. Kogoś, kogo, nie wiem, kto jest naszą utraconą miłością. Albo na przykład. No, no po prostu chodzi o to, żeby zminimalizować, tak, dyskomfort takiej sytuacji. Ale na pewno ciut dłużej chodziłam do takiej pani Marzena Barsz, która się zajmuje, nie znam więcej terapeutów, wiem, że ona się tym zajmuje w Polsce, od terapii na podstawie metody Aleksandra Lowena. No to jest coś wspaniałego, ja to każdemu tak polecam, bo to jest terapia poprzez ciało. Książki. Tak, koniecznie, polecam, naprawdę, to jest, no wspaniały jest ten Lowen, był. Ona jest wspaniała i to jest metoda bardzo ciekawa, bo tam nie za bardzo się mówi, nie za bardzo się opowiada, co się wydarzyło, tylko ciało wszystko podobno pamięta. No i to było dla mnie przepotężne doświadczenie. Ale też nie jest tak, że latami to robiłam, tylko nie wiem, może z 2 miesiące, może 3. Dla każdego co innego. Tak, i to też jest klucz moim zdaniem, żeby właśnie zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak wzór na szczęście dla wszystkich osób. Że my mamy prawo sobie wybrać to, że to jest tak jak z modą, tak jak, nie wiem, z dietą, nie wiem, my mamy prawo powiedzieć, że coś nam nie smakuje, kurczę, albo że coś nie jest dla nas, albo że w czymś się źle czujemy. A też o tym bardzo często zapominamy i tylko dlatego, że podobno teraz, nie wiem, coś jest bardzo, bardzo korzystne i modne, to idziemy w to pomimo tego, że jest nam niewygodnie. No, buty muszą być wygodne. Rola przyjaciół w twoim życiu. Kto jest najważniejszym człowiekiem dla Kasi Nosowskiej w życiu? Obecnie, i to zabrzmi okropnie, ale nie chciałam, żeby to źle było odebrane, najważniejszym człowiekiem dla mnie jestem ja. I to nie ma... Brawo! Dobrze, chciałam tej odpowiedzi. Ale i to nie ma nic wspólnego jakby z takim tanim egoizmem. Tak, nie, bo tak, w tym jest... że jesteś pyszałkowata. Nie, w tym jest... Że jak ty zostałaś wychowana, nie. Naprawdę, ty jesteś najważniejsza. Ja jestem teraz najważniejsza, naprawdę, po prostu najważniejsza, więc... Wstydź się! No... Ale mówię, odpękałam w tym więzieniu, gdzie wszyscy byli najważniejsi, strasznie dużo czasu, więc jakby uważam, że ja już odrobiłam dług wobec świata i naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy robiłam, uprawiałam gimnastykę po prostu, akrobatykę tak naprawdę, żeby świat mnie zaakceptował, a teraz po prostu te ostatnie lata, które mi zostały, nie wiem ile tego będzie, po prostu jestem dla siebie najważniejsza, więc jakby, ale to też wynika z tego, że ja zrozumiałam, że do mnie nic nie przyjdzie tak naprawdę z zewnątrz, no sprawdziłam to, myślałam właśnie, że można się powiesić na drugim człowieku, że partner, że przyjaciółka, że nie wiem, no nie, ludzie przychodzą i odchodzą, partnerzy, sama tego doświadczyłam, jest super i nagle bum i wszystko się zesrało, więc jakby... Mało tego, dzieci przychodzą i odchodzą. Dzieci przychodzą i odchodzą. Ciągle nie możemy zaakceptować. Tak, no naprawdę wiem, że nic, co tak naprawdę może mnie wypełnić i wreszcie poczuć, sprawić, że poczuję się jakoś tak a propos w tym życiu, to nic nie pochodzi z zewnątrz. To wszystko tylko ode mnie zależy. To ja muszę sobie to dać. Ja muszę, no krótko mówiąc, mam wrażenie, że ja siebie
urodziłam, samą siebie urodziłam, krótko mówiąc, przeszłam ten moment ciąży, potem po prostu był ten poród dosyć bolesny, a teraz po prostu od urodzin ponownych opiekuję się tym, jeszcze ciągle niemowlakiem, bo przecież to są wszystko świeże sprawy. Natomiast mam zamiar, ambicje doprowadzić siebie znakomicie i z czułością do pełnoletności w tej nowej odsłonie, no. Jak już się wydało, że nie chodziłaś na te religie i komunii nie będzie i wróciłaś z tą ciotką do domu, przeczytajcie sobie, będziecie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Piszesz dalej. Płakali wszyscy. Ojciec zlał mnie straszliwie i kazał klęczeć w pokoju do odwołania. Słyszałam, jak wuj, ten, który przywiózł z Białegostoku całą świnię, żeby komunia była zacna, ona musi brać jakieś narkotyki. Normalne dziecko nigdy by czegoś takiego nie zrobiło. Wtedy nie wiedziałam, co to są narkotyki, ale zapamiętałam słowo. Do komunii poszłam rok później. A potem dalej piszesz tak. Rozumiem, że kłamstwo w ich odczuciu wymagało kary, ale zastanawiam się, jak to możliwe, że nikt nie próbował zobaczyć w tym wszystkim mnie. Miałam 8 lat. 8! Pamiętam, jak wyglądał w tym wieku mój syn i wyobrażam sobie, jak się snuł miesiącami zupełnie sam, gdy ciemno i zimno, jak strasznie się boi i chowa w piwnicy płacząc. Potem piszesz o pedofilii w braciach Sekielskich i kończysz takim mocnym zdaniem. To niesamowite, jak podróż w czasie do tamtego miejsca pootwierało głęboko skrywane uczucia, tak bardzo żywe, choć tak stare. Wczoraj rozmawiałam z znajomym, który opowiadał mi o pokoleniu naszych rodziców, którzy wychowywali nas w ten sposób, że na pytanie, czy coś możemy, mówili nie. Jak mieliśmy odwagę dopytać, dlaczego nie, to usłyszeliśmy zwykle w odpowiedzi, bo nie. Bo nie, tak. I to jest taka też przestroga dla nas, którzy dzisiaj mamy te dzieci, bo ja tak czytam twoją książkę, żebym naprawdę się 100 razy zastanowiła, zanim w takim amoku i w tej codzienności odpalę coś do swoich dzieci, kompletnie bez sensu. Ja naprawdę uważam, że świat może się zmienić, ale musimy zacząć od zadbania o dzieci. To jest moim zdaniem kluczowe, jakby, żeby uświadomić sobie, że to jest pewnego rodzaju właśnie sztafeta, że tu nie ma winnych. Też bardzo mi zależy, żeby to było czytelne w tej książce, że tu nie ma winnych. Tu po prostu jeden drugiemu po prostu nie ze złej woli. Z pokolenia na pokolenie. Tylko tak umiemy. Tak, po prostu. Przecież ja nie chcę powiedzieć, że moi rodzice popełnili błędy z premedytacją, że to było po prostu tak, po prostu zniszczymy tego dzieciaka. No nie. Oni robili tak, jak uważali, że jest okej. Natomiast to, że to kompletnie nie miało nic wspólnego z okej dla mnie, no to już jest inna para kaloszy. Ale mówię, ja też popełniłam błędy i jestem przekonana, że mój syn, chociaż jest kolejnym pokoleniem, też jak będzie miał dziecko, to popełni jakieś błędy. Natomiast mówię, być może, nie wiem, może jego wnuki albo prawnuki Mikołaja już będą, może to już będzie ten czas. Ja nie mam przeświadczenia jakiegoś głębokiego, że ja dożyję tych czasów, kiedy to się zmieni, ale uważam, że to jest kluczowe. Nic innego nam nie pomoże na tę chorobę, która toczy świat. Ale wiesz, dużo jest w tym prawdy, bo pamiętam, jak kilka lat temu z jakąś kolejną pretensją sprzed lat wyjechałam do mojej mamy, próbując ją konfrontować z tym, że ona popełniła jakieś błędy. I ponieważ moja mama jest aniołem, ja to wszystkim zawsze powtarzam, ona tylko podniosła wzrok nad nie pamiętam, książki czy gazety, który miała wtedy wbity, i powiedziała mi, wiesz, córciu, gdybym miała dostęp do tej wiedzy, do której macie dzisiaj wy, te 30-40 lat później, na pewno dużo rzeczy zrobiłabym inaczej. Moja mama to samo powiedziała. No tak, dokładnie to samo. Tak. I to zamknęło na zawsze temat. Znaczy, wyjaśniłyśmy sobie, bo ona wie i ja wiem. Tak. Tyle. Dokładnie tak. A jak już, Kaśka, zaczęłaś tę drogę, to były chwile zwątpienia, czy to już po prostu szło jak z płatka? Nie, no przecież to właśnie o to chodzi, że tutaj nie ma. Są jacyś tacy mistrzowie, nauczyciele duchowi, którzy mówią, kochani, tutaj mam taką metodę, chodźcie ze mną i od potem już będzie szał. Światło. No nie, właśnie nie. I moim zdaniem wyobrażać sobie, że możliwym jest przeprowadzenie pewnego procesu, który sprawi, że na przykład nigdy już nie poczujemy smutku, albo gniewu, albo lęku, to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy chcieli wyeliminować na przykład księżyc. No po prostu to jest. My mamy całą paletę emocji do dyspozycji. Mamy to od dziecka, bo dzieci również potrafią czuć i lęk, i wściekłość, i rozpacz. Nawet te maleńkie. Czyli my mamy to do dyspozycji. Ja dawniej, kiedy czułam jakieś paskudne emocje, to ja siebie za to beształam, czułam ogromne poczucie winy. A teraz na przykład różnica polega na tym, że to się zdarza oczywiście i będzie się zdarzało, ale ja już teraz jestem dla siebie taka w tym jakaś dobra, no. Na przykład mówię, okej, no po prostu dzisiaj, na przykład do Pawła mówię, strasznie mi się chce dzisiaj płakać. Oczywiście myślę, że to menopauza, nie, bo to się podobno różne rzeczy z człowiekiem dzieją. A on mówi, no to płacz. I ja mówię, no to jest oczywiste. I tak mówię też wszystkim koleżankom, no to płacz. I to jest naprawdę
niby nic, a to ja sobie pozwalam po prostu na to. Naprawdę. Czyli... A widzisz, a ja na przykład sobie teraz odmawiam, bo najchętniej bym się rozryczała. Nie, właśnie nie odmawiaj sobie. No ale muszę nagrać z sobą rozmowę. No ale a co mi myślisz, dobrze? Chcę! No właśnie. Nie muszę, ja tego nie muszę robić. Czyli tak naprawdę wcale nie chciałaś tego spotkania, ja to czuję. Nie, bardzo chciałam, ale pomyślałam sobie właśnie, że będą takie momenty, kiedy się rozpadnę. Nie, akurat, ja dzisiaj akurat nie mam... Ale jestem przygotowana. ...tendencji do rozpadania. Ja płaczę, ty mów. No nie, dzisiaj jakoś tak nie czuję, żebym płakała. Chociaż cholera wie, może wieczorkiem się to zdarzy, ale naprawdę to jest ożywcze, to jest cudowne. Mało tego, jak człowiek pozwoli sobie, jak na przykład zaczynam się trochę denerwować i pojawia się coś na kształt dawnego lęku, to nie uciekam przed tym, tylko na przykład siadam i po prostu mówię tak, teraz się boję. Po prostu i czuję to, i mówię, o, w brzuchu to czuję, kurczę. I tu mnie już trochę w karku zaczyna, dobrze, tak. Tak, teraz jest ten czas, teraz jest ten... Ale znasz to, już znasz te uczucia, tak, oswoiłaś. No ale właśnie, no bo tylko tak można to zrobić, że po prostu my sobie pomalutku pozwalamy na to, że kurczę, dzisiaj powiedziałam, dzisiaj jeszcze nie potrafiłam komuś powiedzieć nie, tylko przez telefon, tylko napisałam SMS-a i 5 razy napisałam przepraszam, ale już na przykład za tydzień tej codziennej praktyki może się już odważę powiedzieć przepraszam głosem, ale nie gniewaj się, ale nie mam czasu, albo czuję się źle, albo złamałam nogę, czyli posiłkuję się kłamstwem, ale jednak mówię nie, tylko ono jeszcze nie jest takie odważne. Ale potem przychodzi ten dzień, kiedy tak pomalutku robimy sobie, mówimy to nie, że dbamy o siebie i nagle przychodzi ten dzień, kiedy człowiek bez poczucia winy mówi dziękuję za pamięć, ale nie jestem zainteresowana. Albo to nie czuję tego. To jest takie proste. I nagle po prostu patrzę na siebie, jaka to jest duma. Jak ja nagle zrobiłam pierwszy raz coś takiego i nie poczułam ściśnięcia w żołądku, no to po prostu myślę sobie, Jezu, dziewczyno, to jest normalnie jakiś szał pały, no. Ja wczoraj czytając ten rozdział o mówieniu nie, śmiałam się i płakałam na zmianę, bo zestawiasz tam 2 rodzaje komunikatu. Ten prawdziwy i ten kłamliwy. I na tych tam... Pi razy drzwi 30 przykładów, 28 znam doskonale, bo używam tych samych słów, tych samych wytrychów wtedy, kiedy chcę się wymigać. I jedne są zabawne, a inne są po prostu ściskające gardło. I wiem, jak trudno jest zrobić ten pierwszy krok i powiedzieć nie chcę dokładki, dziękuję. No ale chochla, jak ty piszesz. No ale idzie oczywiście, sunie. Już przechowana. No. Więc mówisz nie, bo powiedziałam, że nie. No to się obrazi ten, co no wiadomo, że się obrazi, oczywiście. No, może się obrazi, no to jest najlepsza zupa świata, a ty nie chcesz po prostu dokładki, halo. I wtedy ty pytasz, ale co jest niezrozumiałego w wyrazie nie? No właśnie. Obraza na 100%, na 2000, na 3000%, wtedy wychodzisz, no później wiesz, siedziała przy stole, przy którym się skwasiła atmosfera. Tak. My się ciągle liczymy z tym, co ludzie powiedzą, nie liczymy się z tym, co chcemy powiedzieć sami i sobie, tylko co to otoczenie z tym zrobi. A ludzie, jak piszesz, gadali, gadają. I będą gadać, my nie mamy wpływu na ludzi, to jest właśnie też kluczowe odkrycie moje, że my nie mamy absolutnie żadnej czy mocy. Czy zrobisz dobrze, czy źle i tak będą gadać. Oczywiście, no. No przecież nie ma innej opcji, więc pomyślałam sobie, o nie, no to w takim razie, no trudno. Więc jedyne, co mnie interesuje, to żeby cały czas wiedzieć, o co mi chodzi i lubić siebie. Naprawdę, to jest dla mnie tak cholernie teraz ważne po prostu. Ja się tak cieszę z tego, że ja przestaję omijać siebie wzrokiem w lustrze, że ja na przykład, ja wiem, że jeszcze muszę tutaj, nie wiem, że moje ciało jest zmaltretowane latami, to były lata tak naprawdę, pardon, to nie to. No, wszyscy będziemy to mieć, więc... Ale to nie jest to. To nie to. To twajek. Nie mówmy, bo może nam zbanują odcinek. Właśnie, może to będzie jakiś zaraźliwy odcinek. Może on... O Jezu, niech on będzie zaraźliwy w tym dobrym kontekście. Mam nadzieję, że przyniesie ukojenie. No, w każdym razie... Jedźcie z tego wszyscy. Tak, no, że ja się uczę na przykład. Z ciałem to mówię. To jest jeszcze praca przede mną, że ja muszę po prostu... Ale już i tak mam inaczej, że ja na przykład już potrafię... Ale co z tym ciałem? Co z tym ciałem? Co? Ja zmaltretowałam swoje ciało. Więc ja mówiłam, Boże, no mam złą przemianę materii, albo ojej, i zawsze to takie śmieszkowanie na temat mojej figury. Teraz ja patrzę nareszcie na moją figurę i ja widzę, jak ja umęczyłam moje ciało, ja je zmęczyłam po prostu. A teraz mam takie momenty, kiedy no przecież ostatnio, tu Marta siedzi, moja menadżerka, ostatnio kupiłam sobie w internecie, słuchajcie, obciskacz na całe ciało. Kim Kardashian takie coś wymyśliła w swoim sklepie. Kupiłam to w kolorze cielistym. Zakładasz, rozumiesz, od kostek
kombinezon tak. cały, że nie obciskasz tylko brzucha i cycków, czy tam pupy, tylko obciskasz wszystko. To jest, to ma dotąd rękawy. Tu też? Wszystko. Tu usta, tu... Ty, nie, usta nie. To jest kombinezon. I po prostu wcisnęłam się w ten kombinezon. Myślę sobie, ależ się obcisnę zajebiście na koncert. I przychodzi i musiałam stanąć przed Martą w tym, bo to ma zamek na plecach. Która starsza kobieta z nadwagą zapnie się sama ma ten taką zamek? Rękę, żeby... No właśnie. I ta Marta wchodzi, a ja stoję przed nią. Kiedyś nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. Nie wiem, po prostu zrezygnowałam z obciskacza. A tu mówi tak, Marta, patrz. Te. I stoję w tym czymś po prostu. I ona normalnie mnie wciska w to, zapina mnie na plecach, te zwały mi upycha. I ja mówię, Marta, a co by było, gdybym wyszła tak na scenę? To byłby chyba szok, co? Ona mówi, no, ja, więc myślę, że to byłby hit, ale na to przyjdzie jeszcze czas, wiesz, Magda, po prostu. Aha, czyli na razie kombinezon wylądował na dnie szafy, nie ma go. Nie, no, ja go noszę, ale potrzebuję do tego ludzi, nie, żeby mnie zapięli w tym. Natomiast jest to wspaniałe, no. Ale dawniej, chodzi o ten myk, że tu się wszystko zmienia, ale pomalutku, że nigdy w życiu bym się nie pokazała w czymś takim żadnej osobie. No, że ja na przykład ostatnio chodziłam sobie tak po domu w ogóle, kurczę, to też jest niesamowite, przy ten mój mąż, to on mnie raczej przez większość naszego życia, to on mnie nie widział. To znaczy, ja myślałam, że on mnie nie widzi, ale okazuje się, że on mnie widział. Tylko ja robiłam wszystko, żeby on mnie nie widział. Czyli na przykład starałam się leżeć, bo wydawało mi się, że jak leżę, jestem bardziej płaska, że jakoś to lepiej wygląda. Więc głównie polegiwałam przy nim, a potem on nagle mi powiedział niedawno w pandemii, Kociu, no ale przecież ty naprawdę myślisz, że ja cię nie widzę? Ja mówię, no. A on mówi, nie, no widzę. Ja mówię, to dlaczego mi nie mówiłeś, że ty mnie widzisz? Robiłam wszystko, kurde, żebyś mnie nie widział. 17 lat udawania, drapowania się na kanapach, przykrywania się poduszkami. A teraz na przykład mam tak, że po prostu ja wiem, że on mnie widzi i ja teraz już sobie chodzę swobodnie. No pomyśl Boże, sobie. Jaka to wolność. Ale jaka, no. Bój Boże jedyny. No. A jak to jest być po latach, jak zawsze mówiłaś, z konkubentem, a teraz z mężem? Jaka jest różnica? Fajnie jest być żoną? Mi się podoba. Aczkolwiek podoba? Nie przywiązuje... A jest różnica naprawdę? Wiesz co, nie ma żadnej różnicy. Poza tym dla mnie ten ślub to w ogóle... Ten ślub to był takim... To był rodzaj takiego... To też był rodzaj manifestacji mojej nowej osoby. Nowej ja. Ponieważ ja nigdy nie przypuszczałam, że wyjdę za mąż w ogóle kompletnie. Bo mi się jednak wyjście za mąż kojarzy z pewnym rodzajem zaufania. Więc dla mnie to było niesamowite, że tak naprawdę to ja powiedziałam, dobra, okej, jestem gotowa. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, a to były straszne rzeczy, ja po prostu tak jakoś się zmieniłam wewnątrz, że ja wiedziałam, że ja chcę to zrobić, że to jest dla mnie takie symboliczne, natomiast nie symboliczne w tym takim znaczeniu tradycyjnym, że ja nie mam wrażenia, że sobie coś zaklepałam tym ślubem, albo że no to już teraz jesteśmy po ślubie, to teraz już na pewno nic złego się między nami nie wydarzy, już będziemy do końca życia. Absolutnie nie. W ogóle nie mam, nawet przez sekundę podczas tej ceremonii nie przypuszczałam, że on mi coś obiecuje, a ja w to wierzę. Albo że ja mu obiecuję i to nie chodzi o to. To chodzi o ten moment, kiedy właśnie nasi synowie z nami stali i to było takie, to jest tak jakbym ja jemu powiedziała, tak, ja już nie mam w sobie takiej ilości mechanizmów obronnych, które sprawiały, że ja nie jestem w stanie po prostu z nikim wejść w bliższą relację. Dla mnie to było symboliczne, ale tak naprawdę nie wiem, czy ja tego ślubu w zasadzie bardziej ze sobą nie brałam niż z nim. To też bardzo ładne. To, co wszystko nazywamy, określamy mianem koeliowskiego, albo banalnego, albo żenującego w swej prostocie, to ja właśnie bym tam szukała rozwiązań, bo to jest najprostsze na świecie, ale jest najlepsze. I naprawdę można się zdziwić, jak względnie szybko można dojść do kontaktu, no, zobaczyć siebie no, w tych oczach. No tak, no wiesz, no ale znowu, kończąc możemy powiedzieć, że tak, że przez tyle lat prasowania trudno jest któregoś dnia stanąć przed lustrem i powiedzieć, no mam pierścień Arabelli, teraz przekręcę. No ale bym chciała go mieć, ja ciągle, no, ja raz na jakiś czas pamiętam o tym pierścieniu, no. No ale ty już go masz. Czym jest twój pierścień Arabelli, Kasiu? Hm?
Nie, no ja bym chciała mieć pierścień Arabeli. Ty mi tutaj oczu nie mydl, że jakiś mam. Ja go nie mam. No ja masz, bym go chciała. Się a nie. Tak, masz go. A nie, nie, masz nie. Masz go. Już go przekręciłaś. Już jesteś w innej rzeczywistości. Ale jesteś to nie... Tam, nie, pierścień... Ale pierścień... Czułaś. Ale pierścień Arabeli nie służy do tego, żeby się przenosić do innej rzeczywistości. Tylko on jest bardzo konkretny. Patrzysz sobie, nie wiem... no patrzysz sobie na przykład, nie wiem, co tam byś chciała. Sweterek i normalnie przekręcasz i on już jest. To jest do materialnych rzeczy. Ja bym chciała tak. No co ty? Ja wiem, ale ja myślę, że on jest też do duchowych. Że na przykład przekręcasz sobie i wiesz, że dobra, będzie robota, będą łzy, będzie ścisk gardła i będą może i awantury, ale może coś z tego będzie, no bo już powiem nie, bo albo powiem tak, albo przestanę kłamać, wymyślać, albo i tak dalej, no. Że to może być pierścień Arabeli potrzebny też do zmiany siebie. No nie, no to jest, kurczę, naprawdę tak strasznie polecam wszystkim, tak strasznie chciałam, żeby ktoś może czytając tę książkę właśnie usłyszał to jedno, że to nie jest poradnik, ani to nie jest pokazanie, gdzie są metody, tylko to jest jedno wielkie wołanie do drugiego człowieka, zobacz siebie, nie mnie, nie tę historię, zobacz siebie, popatrz na siebie, tam jest, kurczę, istota, która jest, no... miażdżąco piękna i stworzona do nie wiem, no do kochania po prostu. Kurde mol. To jest, ale też, ja też tak uważam, znaczy no, ten tytuł, czyli Powrót z Bambuko. Próbowałam znaleźć te krainy Bambuko, w sensie co słowniki mówią na ten temat. Ja nie wiem właśnie, co to znaczy. Porównują, zrobić w konia, wiesz, no. Balona i tak dalej, ale co to jest Bambuko? Ja myślę, żebyśmy się już tak zapędzili, że nikt nie wie, co to jest Bambuko. A może to jest dla każdego coś innego? Dla każdego coś innego, jakaś inna kraina. Tak. W każdym razie jest to kraina schematów, półprawd, albo kłamstw, albo ucieczek. Dyskomfortu kraina, tam gdzie się nie czujemy dobrze. Tak. No. Ponieważ na czwartej okładce jest informacja, że jest to książka, która pobudza szare komórki, sumienie i mięśnie śmiechowe. To chcę też jeszcze o tym wspomnieć, bo mięśnie śmiechowe w moim przypadku zostały poruszone najmniej, ale wydaje mi się, że, a cała reszta bardzo mocno i za to Ci dziękuję, ale wydaje mi się, że to trochę tak jest, że dla każdego będącego na innym etapie życia ta książka złapie Cię w tym miejscu i da Ci to, czego akurat potrzebujesz, więc nie wiem, no wyrośliście nam Nosowska na kobietę, która po prostu wysadza w kosmos te... kozetki terapeutów. Dobrze? Nie, Nosowska... Brzoza mi każe pokazać Twoją książkę, ale mi nie wychodzi. Dobrze teraz, Brzoza? Tak. Dobra. Teraz jestem Tobą przez chwilę, zobacz. Tak, już nie. I taka... Ta moja formuła, idź do łazienki, się zamknij, zapytaj się sama, czego chcesz. A jak jeszcze weźmiesz dziewczyną, kobietą, człowieku, mężczyzną również tę książkę ze sobą do łazienki, chociaż trzy kartki przeczytasz, gwarantuję, że Ci się polepszy. No dobra, to już kończymy i pogadamy jeszcze poza o jaćce i mańce. No Kasia tak. Namawiała mnie, żebym miała mowę psa. Albo buldoga, albo cokolwiek, no albo po prostu zwierzaka. Zwierzę. Ty masz buldogi? Ja mam mopsy. Kasia ma mopsy, a Ty masz buldogi, Brzoza, tak? To ja muszę mieć coś pomiędzy. Może sparujemy po prostu. A nie, bo moje już są nieaktywne. Nie. Jak ja. Nieaktywne są. Jak ja. A jak ta menopauza? Da radę żyć? Więc jest tak jakoś zwyczajnie i okej, że aż się boję, że może ja jeszcze jej nie mam, ale z drugiej strony pewne symptomy wskazują na to, że już ją mam. Albo że może nawet jestem po. Nie wiem. Cały czas czekam na tak zwane jakieś te takie charakterystyczne, że nagle po prostu na przykład rozmawiam z Tobą i nagle robię się cała mokra, ale nic takiego jeszcze nie było. No mówię, no czasami się chce popłakać, ale mi się wydaje, że ja zawsze to miałam, więc chyba po prostu to nie ma nic wspólnego z menopauzą. Słuchaj, ja to wierzę w to, że może te wszystkie objawy to jest jakiś wymysł współczesności, bo przecież dawno, dawno temu i przez całe wieki kobiety doświadczały tego stanu. No, i jakoś niespecjalnie robiono z tego aferę, prawda? Tak. I nie było na to tabletek. O hormonalnej terapii zastępczej. Po prostu to tak jakoś przebiegało, więc może jakoś tak przebiega właśnie u mnie. Rozmawiałam teraz o tym z Agnieszką Macią, która napisała książkę. No właśnie, ja mam książkę jej i jeszcze jej nie przeczytam, ale no ja czytam jej książki, więc na pewno przeczytam. Nie, no przeczytaj, to wiesz, no to jest opowieść o tym, że może być normalnie i że trzeba się tego trzymać. Więc bez przegięć, bez przegięć. Panie Boże, daj nam siłę. O tak. No, żebyśmy znieśli to, na co nie mamy wpływu. I jak to było dalej, Brzoza? Ja się modlę, żeby był dźwięk, nie zadawać żadnych pytań dzisiaj. Słyszałaś to? Słyszałam. Modlitwa o dźwięk. To jest nasza rzeczywistość teraz.
Całuję Cię w samo serce, ściskam Katarzyna też najmocniej. Nosowska i no. Zaraz o tych psach, nie? No, pa. Dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Bardzo. No i to by było na tyle. Nie dajcie się robić w bambuko. Nie warto. Dziękuję za dzisiaj, subskrybujcie i oglądajcie mnie za tydzień. Brzoza czeka. Ja też. Brzoza, mamy dźwięk? Pa.